Jest Polska wielkim placem budowy, jak chodzi o inwestycje infrastrukturalne, drogowe, kolejowe, lotniskowe. Przedwczoraj w zasadzie już zapadła decyzja, gdzie będzie usytuowany centralny port komunikacyjny. Zwracam uwagę, centralny port komunikacyjny, nie lotniczy. Mówimy o tym bardzo wyraźnie, że potrzebne jest takie miejsce w Polsce, które spowoduje, że będzie takim centralnym ośrodkiem komunikacji drogowej, kolejowej, ale przede wszystkim lotniczej względem innych systemów komunikacyjnych w Polsce i w Europie. Ta decyzja już zapadła, usytuowanie jest, teraz będą trwały rozmowy na temat, czyli decyzja zapadła, gdzie będzie, w którym miejscu posadowiony ten port, natomiast teraz będą dyskusje na ten temat, ile to będzie kosztowało, kiedy będzie dyskusja o czasie realizacji i o ewentualnych udziałowcach w tym przedsięwzięciu, a tych udziałowców może być więcej niż o tym się mówi. Na razie nie chcę zdradzać więcej tajemnic. Powiem tylko tyle, że na tę decyzję czekaliśmy bardzo długo, ona się urodziła, jest bardzo dobrą decyzją dla Polski i to nie jest port komunikacyjny, który będzie działał przeciwko innym portom komunikacyjnym, na przykład w Rzeszowie czy tam w Gdańsku. To będzie po prostu nowe zadanie, wielkie zadanie portu komunikacyjnego, łącznie z tym, że ma ten port po prostu wpłynąć na produkt krajowy brutto i ma wpłynąć na jakby znakomite skomunikowanie Polski z Europą, ale i ze światem. Będzie w tym porcie komunikacyjnym i część osobowa i część towarowa. Mamy więc nadzieję, że będzie to kolejne koło zamachowe polskiej gospodarki. To, co dotyczy samej infrastruktury, to chcę powiedzieć, że minister infrastruktury zakreślił termin realizacji Via Carpatii, bardzo ważnej drogi, powiedzmy, biegnącej w swoim projekcie od Salonik przez Bułgarię, Rumunię, czyli od Grecji przez Rumunię, Bułgarię, Słowację, Węgry, Polskę, aż na Litwę. Ta droga kończy się w Kłajpedzie i mówi się o tym, że minister przewiduje, że najpóźniej w 2025 roku po polskiej stronie Via Carpatia będzie gotowa. To jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie. I z tego tytułu, czyli na ten cel zostały wyasygnowane w tym roku dodatkowe środki, czyli jak mieliśmy do tej pory 107 miliardów złotych na program budowy drugiej autostrad, tak teraz będzie już 127 miliardów. Po to między innymi, żeby nie było jakichkolwiek problemów z finansowaniem Via Carpatii po polskiej stronie. Tą drogą interesują się następne kraje, jak słyszymy. Skandynawia będzie na pewno zainteresowana jeszcze przedłużeniem tej drogi do Helsinek, ale zwracamy też na to uwagę, że Via Carpatią interesują się Ukraińcy, którzy chcą dwóch odnóg jakby od tej drogi w ich stronę. Via Carpatią interesuje się Białoruś. No i na konferencji w Warszawie nie tak dawno był przedstawiciel dyplomacji tureckiej, który też zauważa potrzebę jakby budowy tej drogi, ale też i jej po prostu skomunikowania tej drogi z Turcją. To cała rzecz polega na tym, żeby znaleźć teraz finansowanie na Via Carpatię poza Polską, poza terenami Polski i między innymi w tym celu trwają zabiegi, także chcę to powiedzieć, europosła Tomasza Poręby, który na forum Parlamentu Europejskiego o tym mówi i uzyskuje duże sukcesy. Mianowicie chodzi o to, żeby Via Carpatię można było finansować tego nowego instrumentu finansowego Unii Europejskiej, łącząc Europę. Czy tak się stanie, to będzie już decyzja Komisji Europejskiej. W każdym razie wszystko, co jakby ze strony takiej lobbingowej, brzydkie słowo, ale to się używa tego słowa, wszystko to jest w polu widzenia polskiego rządu i polskich europarlamentarzystów, którzy zrobią wszystko, żeby można było Via Carpatię pokazać w niedługiej perspektywie czasu jako kolejny korytarz europejski. Bo na razie przez Polskę przebiegają dwa korytarze transportowe europejskie. Teraz mówimy o potrzebie kolejnego, właśnie o tej Via Carpatii. Jest to absolutnie kluczowa kwestia dla Polski. Uważam więc, że rząd, podejmując takie wielkie dzieła, no, rewolucjonizuje w pewnym sensie sytuację komunikacyjną Polski. Następuje bardzo poważne przeorientowanie
połączeń dotychczasowych, czy strategii dotychczasowej wschód-zachód, umownie między Rosją a Niemcami, na strategię północ-południe, czyli w polu widzenia państwa polskiego są kraje bałkańskie, w polu widzenia jest Grecja, Turcja i tak dalej, no to, oraz kraje skandynawskie. Tego do tej pory nie było. To, o czym mówię, jest uzasadnione ekonomicznie, geopolitycznie, jest uzasadnione po prostu gospodarczo i wierzymy w to, że te kwestie będą po prostu realizowane. Co do, powiedzmy, wątku podkarpackiego, funkcjonowania mojego obszaru zainteresowania, czyli Komisji Infrastruktury, to muszę powiedzieć, że oczywiście na pewno patrzymy na to, jak realizowana jest Via Carpatia, czyli odcinek S19 po polskiej stronie, to pan dyrektor może dwa zdania na temat powie więcej, bo jest bardziej w szczegółach zorientowany, ale tu też są już duże sukcesy. Podejmujemy działania związane z budową, no na przykład przebudową drogi krajowej 28 od granicy z Małopolską, to jest w powiatu gorlickiego, powiatu jasielskiego, do Jasła. Tam jest 36 milionów złotych, przetarg już jest ogłoszony na przebudowę tej drogi. Na pewno na konferencji, która będzie w najbliższych tygodniach, będziemy mówić o kolejnych potrzebach przebudowy tej drogi. Przybudowy dróg krajowych. Mówimy także o likwidacji miejsc niebezpiecznych. Mówimy o przebudowie drogi krajowej numer 73 z Pilzna do Jasła. W tym momencie też trwają prace, powiedzmy, związane z wytworzeniem odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie. No i oczywiście to, co dzieje się wokół Rzeszowa, to łatwo można zauważyć, że to też są zadania realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Już jest decyzja, że będzie przebudowywana obwodnica Łańcuta, czy budowana obwodnica Łańcuta. Te decyzje już zapadły, więc jest cały szereg bardzo, bardzo dużych inwestycji, które powodują, że no Podkarpacie jest tym plasem budowy, a nie zapominamy też i o likwidacji właśnie tych miejsc niebezpiecznych, o budowie chodników przy drogach krajowych i autostradach. Troszkę nam się sytuacja skomplikowała, tu muszę powiedzieć o tym, że no, nie udało mi się ten projekt, nazwijmy to, wprowadzenia opłaty drogowej. Paliwo i tak trochę podrożało, i tak nikt o tym już dzisiaj nie mówi. Gdybyśmy wprowadzili ten instrument, mielibyśmy do dyspozycji 4,5 miliarda złotych w przyszłym roku dodatkowo, a to by powodowało, że żaden samorząd, który zgłasza zapotrzebowanie u ministra infrastruktury na przebudowę chodników, na budowę chodników, na likwidację miejsc niebezpiecznych, nie odszedłby z tak zwanym kwitkiem. Wszyscy by po prostu dostali środki na likwidację tych miejsc niebezpiecznych. No ale tak upolityczniono temat, że myśmy się wycofali w Sejmie z tego projektu, natomiast władze partii Prawa i Sprawiedliwości nie ustają w zabiegach i pomysłach nad tym, żeby jednak zrealizować tę zapowiedź przedwyborczą, żeby dostarczyć gminom i powiatom odpowiednich środków na budowę tych chodników, na budowę dróg gminnych i powiatowych, i nie odstąpimy od tego. W związku z tym, że mamy bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą, zapowiada się bardzo dobra realizacja budżetu roku 2017 i przystąpiliśmy już do prac nad budżetem na 2018 rok. Jestem przekonany, że będziemy mieć dobrą informację dla samorządowców, że to, co nie udało się poprzez projekt poselski, uda się w innej formie i te środki do samorządowców, do wójtów, do burmistrzów, do starostów dotrą w przyszłym roku, tak jak obiecywaliśmy, bo staramy się dotrzymywać po prostu tych naszych obietnic wyborczych. Gdy będą jakieś pytania jeszcze inne, to będę odpowiadał, ale tak już chyba za długo nagadałem. Dziękuję bardzo serdecznie, panie pośle. Oczywiście pytania pozwolimy sobie na koniec, prawda? Chciałbym oddać głos panu dyrektorowi Bogdanowi Tarnawskiemu, ponieważ zejdziemy teraz na troszkę niżej, czyli prawda, na ten obszar wojewódzki, w naszym obszarze wojewódzkim, ale dotyczący spraw dróg krajowych, a w szczególności tutaj naszego powiatu leskiego. Bardzo proszę pana dyrektora na temat tego programu inwestycyjnego. Chodzi na początek o drogę krajową nr 84 na odcinku Lesko-Glinny. No oczywiście i w szerszym
kontekście również. Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, istotnie uzyskaliśmy jako Oddział Generalny Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgodę. Zatwierdzony został program inwestycyjny na rozbudowę drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne. Jest to od kilometraża 16 plus 400 do 18700, czyli 2,3 km. Program został zatwierdzony przez pana Kazimierza Smolińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, i pozwala nam na wykonanie robót związanych z rozbudową drogi krajowej na wartość łączną 13 210 000 zł. Program ten jest programem dwuletnim, to znaczy zakłada on wydatkowanie środków w roku 2018 i zakończenie w roku 2019. Zakres planowanej rozbudowy drogi krajowej obejmuje w sobie przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 11,5 tony, czyli do 115 kN na oś. Następnie przebudowa skrzyżowania w kilometrze 18 plus 400. Kolejnym zadaniem w ramach tego programu będzie budowa około 2,5 km chodników dla pieszych, remont ewentualnie istniejących chodników, remont i odtworzenie systemu odwodnienia drogi i budowa innych urządzeń technicznych typu wpustów przy kanaliku ścieków, wymiana oznakowania i budowa kanałów technologicznych. Szacujemy, że procedura przetargowa na to zadanie zostanie przeprowadzona i zakończy się zawarciem umowy na realizację w okresie zimowym, czyli powiedzmy w okresie luty-marzec przyszłego roku. I to pozwoli firmie, która zostanie wyłoniona w formie przetargu, na rozpoczęcie szybkich prac projektowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń czy decyzji z RID-owskiej, w zależności od tego, co będzie jakby tutaj wymagane prawem. I w roku przyszłym rozpoczęłyby się już prace, tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, na kwotę około 3 milionów złotych. Pozostałe 10 milionów w roku 2019. Oczywiście program nie stawia tego tak sztywno, to znaczy w sytuacji, gdyby roboty mogły być prowadzone szybciej czy w większym zakresie niż jest zakładane, jest możliwość przesunięcia środków pomiędzy latami. I jest to taka informacja odnośnie tego, co w najbliższym czasie będziemy wykonywać. Myślę, że jest to jedna z większych inwestycji, jedno z większych zadań, które jest realizowane przez nas z programu likwidacji miejsc niebezpiecznych, ponieważ ten program obejmuje z reguły zadania mniejsze. Tutaj mamy do czynienia z wartością 13 milionów złotych. Jest to jeden z większych na pewno projektów w skali Polski. Natomiast krótko chciałem też tutaj Państwa jakby poinformować o tym, co na tym terenie, czyli na terenie powiatu leskiego, jeszcze będzie miało miejsce w roku bieżącym. Otóż przede wszystkim zostanie wykonana nowa nawierzchnia na odcinku 900 metrów bieżących przy wjeździe do Leska. Tak umownie i trochę żartem to się mówi na ten wjazd, przynajmniej ja tak na moim terenie słyszę, że to się umownie określa, że od ciastkarni, od słodkiego domku. A więc od słodkiego domku w kierunku jakby na Sanok, 900 metrów na wartość 570 tysięcy złotych. To już jest po przetargu, wykonawca czeka tylko na trochę lepszą pogodę, aby wejść w teren. I przebudowywane jest w roku bieżącym 4 sztuki obiektów mostowych. Są to mosty w miejscowości Olszanica, Postołów oraz 2 w miejscowości Lesko. Łącznie wartość tych robót wynosić będzie około 4 milionów złotych. Mówię o tegorocznych robotach, 4 miliony złotych. Natomiast jeżeli idzie o przyszłość, to tak krótko na zasadzie hasłowej chciałem Państwa poinformować. Mam tu wykaz jakby kilkudziesięciu pozycji, które są planowane do wykonania w najbliższych latach. Pozycje są grupowane według programów, ponieważ tego typu zadania realizowane są w oparciu o ogólnopolskie programy. Jest to program likwidacji miejsc niebezpiecznych, czy ewentualnie program redukcji ofiar śmiertelnych, ewentualnie program budowy ciągów pieszo-rowerowych. Te propozycje nasze z oddziału są zgłaszane do centrali, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, i tam one przechodzą weryfikację, następnie trafiają do Ministerstwa Infrastruktury, umieszczane są na odpowiedniej pozycji rankingowej w poszczególnych programach. I tak krótko tylko tutaj chciałbym Państwa poinformować, że mamy tutaj zaplanowane w ramach, przepraszam,
w ramach programu działań na sieci drogowej, oprócz tego odcinka, o którym tutaj dzisiaj mówimy, to jest Lesko-Gminne, mamy zaplanowaną przebudowę odcinka Postołów-Lesko, czyli jakby z drugiej strony, i byłaby to przebudowa na wartość szacunkową 25,5 miliona złotych. Oprócz tego zostaną wykonane jeszcze remonty nawierzchni poprzez nakładki nowe nawierzchnie w miejscowościach Olszanica, Uherce, miejscowość konkretnie, bo gmina Olszanica, miejscowość Uherce i Lesko. Byłoby to na wartość około w sumie 3 milionów złotych. Mamy zaplanowane kilkanaście zadań dotyczących budowy chodników, nowych odcinków chodników dla pieszych. Byłyby to takie miejscowości jak Stewkowa, Olszanica, Lesko, Glinne, Uherce i tak dalej, czyli cały ciąg drogi krajowej nr 84 na terenie powiatu. Następnie chcielibyśmy jeszcze w ramach programu redukcji liczby ofiar śmiertelnych wykonać tutaj dwa zadania budowy dwóch sztuk zatok autobusowych. W miejscowości Lesko przebudować, chyba to jest ważne tutaj szczególnie dla mieszkańców miasta Lesko, przebudować skrzyżowanie istniejące, to znowu żartem, obok Słodkiego Domku, czyli skrzyżowanie w kilometrze 14-100 na rondo. Przeprowadzone są wstępne analizy, które wskazują, że w tym momencie już ruch na podporządkowanych wlotach uzasadnia budowę takowego skrzyżowania. I jeszcze w ramach programu budowy dróg ciągów pieszo-rowerowych myślelibyśmy o wybudowaniu kilku właśnie takich ciągów chodników, ale połączonych ze ścieżkami dla rowerzystów w miejscowościach Lesko, Uherce, Glinne oraz Postołów. Łącznie jakby te zamierzenia, o których tutaj Państwu wspomniałem, szacowane są kwotą 57 milionów złotych. No i sukcesywnie po zatwierdzeniu poszczególnych programów przez Ministerstwo Infrastruktury będą przez nas wdrażane do realizacji. I to jest jakby z tego terenu takie najważniejsze rzeczy, które dziś mamy. I bardzo proszę, jeżeli są jakieś jeszcze pytania. Tutaj Pan Starosta wcześniej chyba, no może wyręczę, zadał pytanie trochę większego kalibru, to znaczy myśli tutaj o obwodnicy miasta Leska. Więc rzeczywiście myślę, że po tych dużych zadaniach, które na terenie województwa już miały miejsce, to znaczy wybudowaliśmy autostradę A4, jest w tej chwili już na etapie otwarcia ofert przetargowych. Cały odcinek S19 na północ od Rzeszowa, cały odcinek z kolei na południe od Rzeszowa jest również na etapie otwierania przetargów, ale na opracowanie koncepcji przebiegu. Czyli tą umownie A4 i S19 mamy załatwione, przychodzi kolej na mniejsze zadania typu obwodnic miejscowości, a ponieważ podpisaliśmy w roku bieżącym już umowę na budowę obwodnicy Stalowej Woli Niska, rozpoczęła się budowa obwodnicy miasta Sanoka. Na dość zaawansowanym etapie przygotowań jest obwodnica miasta Przeworska. Ogłoszony jest już przetarg, prawdopodobnie w przyszłym miesiącu otworzymy oferty na budowę obwodnicy miasta Łańcuta. No sądzę, że takie pytanie jest jak najbardziej na miejscu i perspektywicznie o obwodnicy miasta Leska trzeba myśleć. Ja sądzę, że nasza centrala, do której zwróciliśmy się w tej sprawie, udzieli nam niedługo zgody na opracowanie studium wykonalności, które jakby będzie dalszą podstawą do już prac studialnych. A później oczywiście będzie niezbędne, zresztą podobnie jak miało to miejsce w przypadku wszystkich innych zadań, będzie niezbędne no, wsparcie, trzeba tak to nazwać, ze strony władz samorządowych, ze strony pana posła Żońcy jako przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, wsparcie w tym miejscu, gdzie dzieli się pieniądze, czyli tak de facto decyduje się o wszystkim, wsparcie na pozyskanie środków finansowych na taką inwestycję, bo będzie to na pewno duża inwestycja. Niemniej jednak nie jest to nic, czego nie można byłoby się podjąć i w terminie krótkich kilku lat zrealizować. I to jest jakby ogólnie z mojej strony wszystko. Oczywiście, gdyby Państwo mieli jakieś pytania, bardzo proszę. Ja dodam jeszcze jednej ciekawej rzeczy, która jakby na razie umyka władze mediów, ale jest jakby w polu widzenia. Mianowicie kilka tygodni temu został oddany pas lotniskowy na lotnisku w Krośnie. Dobry pas, trzeba powiedzieć, lotniskowy. I o czym myślimy w tej chwili w Komisji Infrastruktury i w rozmowach z ministerstwem? Mianowicie, żeby wytworzyć w Polsce sieć takich małych lotnisk, które będą
komunikowały te tereny jakby wykluczone lotniskowo do tej pory komunikacyjne. No wiadomo, że Airbusy nie będą lądować w Krośnie, że nie będzie tutaj w Krośnie jakiegoś wielkiego lotniska międzynarodowego, ale zauważamy, że na przykład w Koszalinie, na przykład w Szczecinie, czy tam powiedzmy w innych mniejszych miastach, w tym w Krośnie, jest pewien potencjał osób, które chciałyby korzystać z lotnisk i mówi się o potrzebie stworzenia takiego systemu połączeń przy pomocy małych lotnisk, takich jak w Krośnie, dzięki czemu będzie możliwe pojawienie się operatora lotniczego, tak zwanego operatora lotniczego latającego małymi samolotami do 19 osób. To jest możliwe i wtedy byśmy mogli powiedzieć o tym, że uzupełniamy całą ofertę lotniskową tych przelotów międzynarodowych, czy powiedzmy wewnątrz kraju, o jeszcze jedną usługę lotniskową pomiędzy mniejszymi miastami, które mają lotniska i potencjał pasażerski. I wydaje mi się, że w niedługim czasie takie informacje już powinny się pojawić, a Państwa z mediów zapraszam do śledzenia tego tematu, bo nie o to przecież chodzi, żeby oddać pas startowy i żeby on był, tylko o to chodzi, żeby dane lotnisko funkcjonowało, a to lotnisko w Krośnie, od lat się o tym mówi, może być świetnym powiedzmy miejscem do przylotu turystów, którzy na krótszy okres czasu chcą być w Bieszczadach, który czasem przeraża podróż z jednego końca Polski na drugi samochodem, a są na tyle zasobni, że chcieliby się szybko przemieszczać. Czyli, bo taki rodzaj turystów też jest. Dzień tu, dzień tu, dzień tu. Wiemy o tym, że ten przemysł turystyczny ma swoje różne odmiany, odgałęzienia i nie tylko turystyka placakowa, ale też ta turystyka szybka jest w polu widzenia naszego rządu. I chcieliśmy, żeby to lotnisko właśnie krośnieńskie było skomunikowane z innymi mniejszymi w Polsce, dzięki czemu szybciej turyści będą mogli tu Bieszczady się dostać. Dziękuję bardzo serdecznie panu posłowi, panu dyrektorowi za przybliżenie. Państwo myślę, że dostaliście dosyć sporo informacji. Ja w dwa słowa takiego zebrania, jak Państwo widzicie, na dzień dzisiejszy inwestycje, które są praktycznie zagwarantowane, to jest ponad 13 milionów złotych. Tutaj to jest naprawdę duża kwota. Jak pan dyrektor powiedział, to jest jedno z większych zadań tego typu w Polsce. Następne inwestycje, które już w zasadzie ruszają lada dzień na kwotę około 4 milionów złotych, czyli razem 17 milionów złotych i potencjalnie, proszę Państwa, ponad 50 milionów złotych w perspektywie kilkuletniej. Wygląda na to, że jest szansa, żebyśmy przestali być tym obszarem wykluczonym, prawda, komunikacyjnie i musimy mocno działać wspólnie, każdy samorząd, każdy radny, żeby do tych inwestycji po prostu doszło. Na to liczymy. Ja dodam tylko tyle, że za chwileczkę oddamy głos tutaj, jeżeli będą jakieś pytania, bo jest taka okazja, że to nie są jedyne inwestycje. Inwestycje drogowe to nie są jedyne inwestycje, które idą w naszym obszarze, ale tutaj pan poseł potwierdzi, już rozpoczęła się budowa Komendy Powiatowej Policji w Lesku. I jest to duża inwestycja, prawie 20-milionowa. My na terenie powiatu w tej chwili zaopatrujemy nasze szkoły, wszystkie placówki oświatowe. Około 6 milionów złotych zostanie wydatkowane na prace termomodernizacyjne w oświacie. Również czynimy starania, żeby skorzystać z tego programu, o którym pan poseł mówi. Jeżeli tylko pojawią się środki na drogi lokalne, gminne, powiatowe, na pewno sięgniemy i będziemy realizować zadania, które są nam bardzo bliskie. Jeśli można, panie starosto, to ja chciałem złożyć gratulacje panu staroście i w ogóle powiedzieć tak, że jest wielką przyjemnością współpraca z tymi samorządowcami, którzy, mówiąc umownie, są dosyć dokuczliwi, ale też i skuteczni. Nie wszyscy tak chcą. Ja bym mógł powiedzieć o kilku samorządowcach, którzy chyba nawet nie wiedzą, gdzie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
i biura poselskie, gdzie są, ale są tacy, którzy nie ustają w takich kontaktach i one te kontakty przynoszą efekty. I także, bo trzeba to powiedzieć, no, pan starosta Andrzej Lesiuk jest z panem Markiem Małeckim, przewodniczącym, są bardzo aktywni, przyjeżdżają do Warszawy, niedługo przyjadą tu ministrowie, żeby, jak to się mówi, wbić łopatę pod budowę komendy, bo tak trzeba zrobić, to tradycja tak nakazuje i obyczaj, trzeba akcentować sukcesy, więc to się też stanie, że tu przyjedzie minister spraw wewnętrznych to zrobić. Ale też chciałem Państwu powiedzieć jeszcze o tym, że między innymi marszałek województwa bardzo dużo inwestuje w Bieszczadach. Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką w Poleńczyku, to już jest decyzja, czyli zapadła decyzja, droga od Choczwi do Poleńczyka będzie przebudowywana i będzie przebudowywane rondo w Poleńczyku. Z panem Ryszardem Wysatą, jak to się mówi, umownie chodziliśmy zatem kilka lat, ale się udało. Z panem radnym Wysatą to się udało i właściwie decyzja zapadła, przetarg jest ogłoszony. No to jest ta rzecz i mamy jeszcze kolejne pomysły dotyczące rozwoju Bieszczadów. Poprzez rozwój kolei, na to przyjdzie czas, żeby o tym mówić, ale też nie chcemy tak rozwijać tę kolej, żeby nie psuć dobrych produktów turystycznych tu w Bieszczadach. Na pewno to trzeba wyraźnie zaakcentować, że da się pogodzić wszystkie interesy i każdy, kto nieuczciwie mówi, że no jak zbudujemy połączenie kolejowe, to pewne produkty turystyczne będą musiały zniknąć. To jest nieprawda. Chcemy to, co się udało ludziom poprzez wielki wysiłek zachować. Nie wolno tworzyć jakichś takich mitów, że akurat ten produkt zniknie, jeśli będziemy mówić o połączeniach kolejowych. Z drugiej strony też przestrzegam przed takim myśleniem, że w XXI wieku powinniśmy mówić o rozwoju Bieszczadów poprzez tylko derezyny, bo to byłaby nieprawda. Trzeba i da się pogodzić te produkty, bardzo dobry produkt z bardzo potrzebnym połączeniem kolejowym. Nad tym zamierzamy dalej pracować i być konsekwentni, a sukces myślę ogłosimy w przyszłym roku w tej materii, bo też jeszcze myślę o, powiedzmy, przedłużeniu elektryfikacji i już wystąpiłem z takim pismem na linii od kolejowej od Jasła, bo w Jaśle kończy się elektryfikacja torów, mówiąc umownie, i chciałbym, żeby następną inwestycją była elektryfikacja toru linii kolejowej z Jasła przez do Sanoka i do Zagórza. To bardzo umocniłoby nasz ten teren gospodarczy, dlatego że bywa tak, iż przewoźnik towarowy w szczególności, i gdy chce dowieźć jakiś towar, na przykład do Jedlicza, do rafinerii, to musi nastąpić, a jest to przewoźnik, który korzysta z, powiedzmy, z pociągów tych elektrycznych, no to musi podstawiać drugą maszynę i ten następny kawałek torów przeciągać towar po prostu i to towar właśnie składem czy pociągiem tym, powiedzmy, już nie elektrycznym. Wobec tego jest to duży kłopot, są tu duże straty czasowe. Zobaczymy, jak się tego polskie linie kolejowe odniosą, żeby elektryfikować koleje bieszczadzkie. To jest bardzo istotne. No i muszę Państwu też powiedzieć, że jutro wylatuję do Tallina w związku z tym, że w Tallinie jest bardzo ważna konferencja dotycząca korytarzy europejskich. To będzie bardzo krótki, żałuję, że bardzo krótki, ale jednak moim zdaniem bardzo treściwy pobyt, ponieważ wyjeżdżamy tam po to, żeby powalczyć o Via Carpatię, po to, żeby ona była wpisana do korytarzy europejskich i żeby też pokazać potrzebę jakby komunikowania krajów bałtyckich z Via Carpatią. To można powiedzieć tak, to jest bardzo ogólne spotkanie z udziałem komisarza do spraw transportu europejskiego, ale będę miał okazję tam o tym mówić, czyli trzeba działać na różnych poziomach, żeby mówić o rozwoju całej Polski, także przy okazji Bieszczadów i także przy okazji właśnie tej konferencji będę miał możliwość spotkania się z komisarzem do spraw infrastruktury, a na pewno wątek Via Carpatii i wątek kolejowy w Bieszczadach będzie przeze mnie w miarę możliwości poruszony. Także mamy pracy dużo, czasu jest niewiele, ale każdy kraj
mówi o tym, że no tak, Unia Europejska, trzeba się komunikować, trzeba, prawda, widzieć to dobro całej Unii, ale też widzimy, że na różnych poziomach same kraje, politycy z poszczególnych krajów Unii Europejskiej ugrywają swoje, więc my musimy też akcentować sprawy polskie w Unii Europejskiej i moim zdaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości robi to bardzo dobrze.